Drodzy Państwo, najczęściej powtarzanym terminem w tym tygodniu to miało być inaczej. Także inaczej miała wyglądać ta uroczystość dzisiejsza. Wróciliśmy przed chwilą z uroczystości posadzenia dębu pamięci. Pragnę przypomnieć, że także ta inicjatywa, ta sesja wpisuje się w program, ogólnopolski program pod tytułem Katyń ocalić od zapomnienia. Program ten miał uświadomić, przybliżyć tragedię z 1940 roku. Miał także uhonorować ofiary ponad 21 tysięcy, dokładnie 21 857 osób, które miało mieć swoje dęby, dęby pamięci. Dęby, które miały pokazać, jak ważne jest człowieczeństwo i jak niegodne jest deptanie człowieka. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, dzisiaj na Majdanku nie myśleliśmy w najczarniejszym scenariuszu, że obudzimy się w innej rzeczywistości, że ta pamięć będzie i ten scenariusz będzie tak okrutnie zmieniony. Ale stajemy jednocześnie jako chrześcijanie na tym uniwersytecie, w tej sali, z nadzieją. Z nadzieją, że za Wielkim Piątkiem jest perspektywa zmartwychwstania. I że prawda, prawda o człowieku jest najistotniejsza, jest najważniejsza. Dzisiaj pragniemy w te uroczystości w sposób bardzo skromny wpisać także poza posadzeniem dębu dla profesora Kulu, profesora Henryka Życińskiego, który został strzałem w tył głowy zamordowany przez NKWD. Chcieliśmy także i zrobiliśmy to wcześniej, pokazać wystawę 70 lat zbrodni katyńskiej. Wystawa użyczona, przypomnę, przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wystawa wzbogacona o materiały Rodzina Katyńska Lublin. I częścią, która chce ubogacić tamtą pamięć, jest sesja historyczna. Zanim przejdę do treści tej sesji, chciałbym w sposób szczególny i pozwólcie Państwo, że zrobię to na początku. Powitać osobę niezwykłą, osobę, która poświęciła wiele miejsca, by przywracać pamięć. Panią prezes Danutę Malon, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin. Pozwólcie Państwo, że na drugim miejscu podziękuję za obecność i przywitam przyjaciela, przyjaciela Polaków, pana konsula Ukrainy, pana Olecha Chorbenko. Witam bardzo serdecznie, panie konsulu, i dziękuję. Bardzo serdecznie witam pana senatora, profesora Ryszarda Bendera. Witam przedstawiciela wojewody, pana Andrzeja Borysa. Bardzo dziękuję za obecność. Witam serdecznie także pana dyrektora, dyrektora Archiwum Państwowego, pana Piotra Dymela. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Także dziękuję w sposób szczególny wszystkim prelegentom, ale także wszystkim organizatorom.
a jest ich wielu. Od Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, które reprezentuje, ale także młodych ludzi aktywnych z Wademeką, z Galerii jeden, ale także, no, także wielu organizacji pozarządowych, nas w sposób szczególny, oczywiście rodzinę katyńską. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Witam prelegentów dzisiejszych. Pana profesora Mieczysława Rybę. Witam pana doktora Ireneusza Sadurskiego z jego młodzieżą. Witam pana doktora Marcina Palucha. A także pana Tomasza Rodziewicza. Jeszcze raz im dziękuję, że w tej niezwykłej chwili, kiedy opłakujemy tak wielu, że w tej niezwykłej chwili przyszli na tę uroczystość i chcą tę pamięć historyczną nam jeszcze raz przybliżyć. Bardzo dziękuję. Oddaję głos. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale z jednej strony wykład, a z drugiej strony prowadzenie tej sesji. I tak jak już Pan Prezes mówił, mamy do czynienia z niezwykłą uroczystością. Nikt się tego nie spodziewał, że ona będzie miała aż taki wymiar. W związku z czym z góry chciałbym Państwa uprzedzić, może nawet nie przeprosić, a uprzedzić, że to, co chciałem powiedzieć, nie będzie miało tylko charakteru takiego racjonalnego, że gdzieś pojawią się również emocje, bo jakoś wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co się stało niedawno, że to ten Katyń pochował nie tylko oficerów, ale również ludzi polityki, w jakimś sensie elity polskie uwięzione w tym samolocie. Jeśli chodzi o moją taką też osobiste doświadczenie, o tyle to jest istotne, że zginął chociażby prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Jestem członkiem kolegium IPN-u. Chciałem Państwu też powiedzieć, że był taki czas zupełnie niedawno, kiedy pan prezes miał gościć u nas tu. Pan prezes Wademeką potwierdzi, wspólnie zapraszaliśmy go. 18 marca miał tutaj głosić prelekcję z okazji 10-lecia Instytutu Pamięci Narodowej, a wtedy była ta ustawa o IPN-ie głosowana i nie mógł przybyć. Drugą datą zaproponowaną przez nas był 9 kwietnia. Czekaliśmy na odpowiedź, tej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Być może powodem był właśnie ten wyjazd katyński. Jeszcze mogę się podzielić taką osobistą refleksją w sensie takich wspomnień. Wczoraj dostałem zaproszenie od senatora Stanisława Zająca na uroczystości katyńskie w najbliższą sobotę. To zaproszenie było sygnowane datą 8 kwietnia. No, przyszło wczoraj, a główny organizator nie żyje. To są rzeczy, które w sposób taki bardzo głęboki nas dotykają. I myślę, że no nie sposób nie łączyć w jakimś sensie, może nieco nieściśle historycznie, ale tego, co się stało wówczas i tego, co miało miejsce dzisiaj. Proszę Państwa, a rzeczy działy się naprawdę tragiczne wtedy. Wracając z Warszawy, teraz w poniedziałek po takim nadzwyczajnym posiedzeniu kolegium IPN, jeden z profesorów Kulowskich wracał z Paryża i pokazywał mi różne numery prasy światowej. Różne, różnojęzyczne, od angielskich, amerykańskich, hiszpańskich, francuskich. I rzeczywiście ta sprawa katyńska, która była tak mocno zakłamywana, a z drugiej strony tak mocno przemilczana, ona w tej chwili jest widoczna. Nie tylko ta współczesna, ale również ta pamięć o tych oficerach jak gdyby się odkryła poprzez taką potężną tragedię.